prawda. Słuchajcie o tym. Jakby na to nie patrzeć, a w sumie to nie ma na co, to opozycja w Polsce robi wszystko, żeby PiS rządził do końca świata, a może i dzień dłużej. Ostatnio szef PO Grzegorz Schetyna odnotował znaczący sukces i wyprzedził w rankingu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w rankingu nieufności. To jest duże osiągnięcie wyprzedzić w tej dziedzinie prezesa PiS. I czy może PO budować na tym sukcesie swojego szefa polityczny kapitał? Tak, może, ale osobiście bym nie doradzał. Grzegorzowi Schetynie depcze po piętach aforysta polityczny Ryszard Petru, Nowoczesna. Pan Ryszard co chwilę podejmuje udane akcje, by obniżyć ryzyko przejęcia władzy przez jego partię. Na przykład powiedział o TVP. Tam nie ma jednego materiału, który byłby obiektywny. To sączenie jadu wobec tych, którzy im zagrażają, wobec mnie. Stąd inwigilacja mojej osoby. No nie stąd, panie Ryszardzie, no oni inwigilują pana dla fanu. A z tym zagrożeniem PiS-owi, to bym się na miejscu pana Ryszarda, delikatnie mówiąc, nie obnosił. Bo lubimy przesadę, ale bez przesady. No i teraz na przykład trwa debata na temat handlu w niedzielę. Nowoczesna jest za handlem i ostatnio na Twitterze Ryszard Petru zaapelował. Apeluję o ogólnopolską akcję. Robimy zdjęcia wszystkim PiS-owcom kupującym w niedzielę i wysyłamy na TT, gdziekolwiek to jest. No, skąd się to u Ryszarda Petru bierze? Słuchajcie, to nie jest łatwe. To lata pracy, litry wylanego potu, seryjne przegranie w lotto, może zanieczyszczony alkohol, nie wiadomo. I patrzcie, wymyślony przez PiS termin opozycja totalna nabiera takiego nowego znaczenia. Opozycja totalna, no bo totalnie nie wie, co robić.